piłka nożna to dla mnie największa pasja w życiu, której zresztą poświęciłam całe dotychczasowe życie i myślę, że całe następne poświęcę też. Nie wiem, czy jako zawodniczka, czy już jako trenerka, ale myślę, że jeszcze trochę lat będę związana z piłką nożną. Ulubiona piłkarka, piłkarz z dzieciństwa, zdecydowanie Zinedine Zidane. Był dla mnie bogiem i dalej jest. Wirtuoz futbolu największego, no nie, tak, nie ma takiego drugiego na świecie. W Górniku najbardziej lubię zdecydowanie ludzi, którzy otaczają ten klub, bo to oni tworzą to miejsce i dlatego jest tak wyjątkowe. No i oczywiście moje współlokatorki Jessica Ludwiczak i Aleksandra Noras nie wybaczyłyby mi, gdybym tego nie powiedziała. Triumf w lidze, mistrzeń czy na Mistrzostwach Świata? Myślę, że oba te finały byłyby spełnieniem marzeń każdego sportowca, ale zdecydowanie na chwilę obecną powiedziałabym, że Mistrzostwo Polski z Górnikiem Łęczna. Gdybym nie była piłkarką, to na pewno uprawiałabym inną dyscyplinę sportu, albo zapasy, albo w sumie do gimnastykę może też. Rodzice, że tak powiem, zakorzenili we mnie tak miłość do sportu jakiegokolwiek, że coś bym znalazła dla siebie. Ulubiony film. Nietykalni. I taka komedia romantyczna, jeszcze życie nie opuszczę. Ulubiona książka. Tutaj nasuwa się Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzonty. I ostatnio, że tak powiem, książka, która naprawdę mi się spodobała, to Robert Enke. Życie wypuszczone z rąk. Myślę, że dobra pozycja dla osób, które nie są związane ze sportem, żeby trochę doceniły ludzi, którzy, że tak powiem, poświęcają życie dla pasji. Po meczu lubię. Na pewno dobrze zjeść, ale chyba przede wszystkim, jeśli jest taka możliwość, to zobaczyć film z moim narzeczonym. W kuchni radzę sobie. Myślę, że bardzo dobrze. Pani Gessler, co prawda, no trochę mi do pani Gessler brakuje, ale myślę, że całkiem dobrze sobie radzę. Za 5 lat będę. Myślę, że dalej realizowała swoje pasje i marzenia, tylko że pod innym nazwiskiem już. To wszystko.